chcieliśmy stworzyć tym kobietom, które dowiadują się, że ich dziecko jest nieuleczalnie chore, miejsce, w którym będą traktowane w sposób godny, który należy im się w takiej sytuacji. Wiedzieliśmy, że będzie to pierwsze miejsce w Europie łączące diagnostykę prenatalną na naprawdę wysokim poziomie z opieką paliatywną. Pierwsza pacjentka z mojej diagnostyki prenatalnej trafiła pod opiekę Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci w roku 1999 i był to taki początek idei perinatalnej opieki paliatywnej. Tak w głębi duszy nie do końca wierzyłam, że to się uda. No i okazało się, że to się udało. Będąc w ciąży i nie mieszkając w Polsce, dowiedziałam się, że nasz synek ma wadę serca, która jest absolutnie operacyjna. Mieszkałam niestety w kraju, w którym diagnoza owszem była bardzo dobra, ale jest to kraj, w którym nie ma praktycznie w ogóle kardiochirurgii dziecięcej. Ja wykonałam ogromną ilość telefonów, każdy powtarzał jedno nazwisko, profesor Joanna Dangel. Jechaliśmy z mężem dosłownie następnego dnia o świcie 13 godzin samochodem. Ja byłam w połowie 8 miesiąca ciąży i dostałam w prezencie od pani profesor diagnozę taką samą, ale święty spokój, czyli świadomość, że pani Patrycjo, ta wada w Polsce to nie jest żaden problem. To jest miejsce, które po prostu przywraca nam pamięć i świadomość tego, kim jest człowiek. Że człowiek jest nie tylko ciałem, ale jednocześnie duszą i duchem. I w związku z tym tego człowieka trzeba leczyć również w sposób kompleksowy. Takie postawy przyświecają organizatorom i wykonawcom tego wielkiego, wielkiego projektu, który jest przywróceniem wiary w człowieka, przywróceniem wiary w życie ludzkie i jego niezbywalną wartość. To jest właśnie przykładem nie tylko dla Polski, ale również dla Europy i świata. Tutaj już przyjeżdżają na szkolenia ludzi z innych krajów. Ja bardzo bym chciała, żeby wszyscy ludzie, którzy krzyczą głośno, że diagnostyka prenatalna jest zła, uwierzyli w to, że diagnostyka prenatalna służy ratowaniu życia, ponieważ dzięki diagnostyce prenatalnej w ciągu tych 10 lat uratowaliśmy naprawdę setki dzieci, które miałyby dużo mniejsze szanse przeżycia, gdyby nie nasza praca. Chciałam bardzo serdecznie podziękować arcybiskupowi Henrykowi Hozerowi, który od początku wspiera naszą działalność, który rozumie, co robimy, który wie, że to jest bardzo trudne i za każdym razem możemy liczyć na jego wsparcie, jego modlitwę i jego błogosławieństwo.